Holandia to jest przeszłość. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Zapraszam Was na taki materiał zapowiedziowy przed tym starciem Polski z Holandią. Moi drodzy, nadszedł dzień dzisiejszy. Dziś tak naprawdę rozpoczyna się Euro 2024. Dziś zaczyna grać kadra Michała Probierza i na pierwszy ogień konfrontujemy się z Holendrami. Trochę statystyk, trochę gdzieś powiedziałbym analiz przewidywań, a więc jak możemy zagrać, kto w tym meczu wystąpi, kogo może zabraknąć. To wszystko w dzisiejszym materiale. Przede wszystkim łącznie mierzyliśmy się z Holendrami 19 razy. Te najnowsze konfrontacje, a więc Liga Narodów za czasów Czesława Michiewicza. Pamiętamy doskonale remis na wyjeździe, porażka u siebie. Generalnie to nie jest rywal, którego nie możemy pokonać, bo historia pokazuje, że aż trzykrotnie wygrywaliśmy z Holendrami. Natomiast z takich wątków optymistycznych to koniec, bo jeżeli chodzi o ostatnie zwycięstwo biało-czerwonych, to były lata 70., konkretnie rok 79., a więc ponad 45 lat temu. Natomiast to też nie jest taki rywal, którego nie można ukąsić, bo Holandia ma swoje problemy. To jest przede wszystkim szereg kontuzji, wypadli kluczowi zawodnicy z Frankiem de Jongiem na czele. Gracz FC Barcelony, kolega Roberta Lewandowskiego, nie może w tym meczu zagrać i w ogóle na Euro nie pojedzie. Natomiast no, w przypadku przecież Lewandowskiego jest podobnie, bo doskonale wiemy, że naszego lidera, że naszego kapitana na tym pierwszym meczu Polaków na Euro oczywiście zabraknie. Kontuzji jest więcej, bo jak mówią poinformowane media czy dziennikarze, którzy są gdzieś na miejscu i monitorują na bieżąco treningi reprezentacyjne Polski, w tym meczu najpewniej też nie zagra Karol Świderski i to naprawdę jest dla nas kłopot. Zabraknie także Pawła Dawidowicza i w ogóle ten też nasz skład na mecz z Holandią będzie dosyć mocno zmieniony względem tego, co powinniśmy widzieć, względem tego, jakie mieliśmy oczekiwania przed samym turniejem, kiedy ja też układałem sobie gdzieś w głowie jedenastkę reprezentantów Polski. Myślę, że od tego możemy zacząć. A więc tak może wyglądać ten skład reprezentacji Polski. Jak widzicie, w tej chwili takie mogą być wybory Michała Probierza. To jest oczywiście w bramce Wojciech Szczęsny. Dalej Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior. Na wahadłach Przemysław Frankowski i Nikola Zalewski. Jeżeli chodzi o środek pola, no to tutaj ten środek, mam wrażenie, może być zagęszczony, bo jest to odpowiednio Bartosz Slisz. Wyżej grający troszeczkę Jakub Moder, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. W roli jedynego napastnika to będzie albo Adam Buksa, albo Krzysztof Piątek. To jakby nie ma innych alternatyw, bo doskonale wiem, że dwóch napastników reprezentacji Polski jest kontuzjowanych. Natomiast to jest gdzieś duży problem i duże wyzwanie dla Michała Probierza, żeby tak ten skład poukładać, żeby tak tym wszystkim zarządzić, żeby na ten mecz z Holandią wybiec szalenie zmotywowani, bo wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy zbudowani tymi dwoma sparingami przed Euro, a więc z wygraną z Turcją, a także kilka dni wcześniej z Ukrainą. Natomiast to będzie inny skład i to przede wszystkim też będzie inny kaliber. Inna presja, inna otoczka, no i przede wszystkim mecz o punkty na dużym turnieju. Także myślę, że to jest gdzieś dla wszystkich duże wyzwanie. Oczywiście nie ma co zakłamywać rzeczywistości, my w tym meczu faworytem nie jesteśmy, natomiast wielokrotnie reprezentacja Polski pokazała, że jest w stanie się konfrontować z mocniejszym rywalem, że jesteśmy w stanie grać sposobem, dyscypliną, trochę się cofnąć i dać rywalowi piłkę, niech on się męczy, natomiast tak całkiem serio, myślę, że zdecydowanie gdzieś będzie więcej problemów niż takich wątków pozytywnych, no ale kto wie, to Euro już pokazało, że niektóre kadry potrafią zaskoczyć, chociażby z Albanią na czele, która sprawiła duże problemy reprezentacji Włoch, która przecież w tym meczu z Italią wyszła na prowadzenie. Ostatecznie oczywiście Włochy wygrały, natomiast pytanie, jak zagra Polska. Gdybym miał obstawiać, gdybym miał gdzieś oczekiwać i sprzedać Wam swój typ, no to myślę, że to może być remis, niekoniecznie bramkowy, myślę, że to może być takie 0-0 i oczywiście ktoś powie, że to jest scenariusz bardzo optymistyczny, mało realny, natomiast mówiąc wprost, ja w to wierzę, bo Holandia to też nie jest zespół gdzieś, powiedziałbym, taki gotowy na duży sukces na wielkim turnieju, bo tak jak powiedziałem, ta drużyna trenera Koemana ma swoje problemy, oczywiście jest jeden lider, Memphis Depay, natomiast z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na jego karierę klubową, no to też nie jest taka gwiazda number one, to też nie jest taka gwiazda, powiedziałbym, z pierwszego rzędu tej światowej piłki. To jest przede wszystkim defensywa, mówię tutaj o Holendrach, a więc De Vrij, Van Dijk czy De Ligt, natomiast to jest też gdzieś taka, powiedziałbym, piłka z pomysłem, ale my możemy grać zachowawczo, grać defensywnie, no i liczyć się na to, że gdzieś sędzia błyskawicznie ten mecz zakończy, zaraz jak rozpocznie. Natomiast tak całkiem serio, myślę, że tutaj musimy grać bardzo skoncentrowani, zagęszczać te przestrzenie, nie dawać Holendrom czasu na rozpędzenie się, no i gdzieś przede wszystkim grać konsekwentnie z tyłu. Gdy miał wskazać taką swoją największą obawę, to co się może w tym meczu wydarzyć naszą
korzyść, to niemądra, nierozsądna gra z tyłu, kiedy nasza linia obrony gra bardzo wysoko. Zresztą pamiętamy te obrazki chociażby z tego meczu z Ukrainą, kiedy Dovbyk pobawił się z naszymi stoperami, no i zarówno Salamon, jak i Kiwior nie byli w stanie go zatrzymać. Także myślę, że w tym meczu z Holandią przede wszystkim musimy zachować fokus od początku i grać mądrze z tyłu. Brałbym w ciemno wynik remisowy, myślę, że to jest dobry rezultat, który umożliwiłby nam coś więcej niż samą tylko grę w fazie grupowej. Ten terminarz, a więc najpierw mecz z Holandią, później spotkanie z Austrią i na końcu mecz z Francją, trochę przypomina mi ten plan meczów na katarskim mundialu, kiedy najpierw konfrontowaliśmy ją, powiedzmy, ze zbliżonym rywalem, a więc to była najpierw gra z Meksykiem, tam pamiętamy 0-0, później wpadaliśmy na tych teoretycznie najsłabszych przeciwników. Oczywiście wiem, że Austrii nie możemy tak klasyfikować, natomiast w tym takim naszym scenariuszu, jeżeli chcemy myśleć o fazie pucharowej, no musimy gdzieś spoglądać na Austrię jako tego teoretycznie najsłabszego przeciwnika. Oczywiście wiem też, że wielokrotnie przez wielu ekspertów Austria była wskazywana jako ten czarny koń, bo rzeczywiście to jest fajne pokolenie i ta drużyna ma mądrego trenera, bo Ralf Rangnick świetnie to wszystko poukładał. Natomiast, żeby faktycznie myśleć o rzeczach dużych, musimy najpierw nie przegrać z Holandią, a później liczyć na to, że wygramy z reprezentacją Austrii. Mecz z Hamburgu za kilka... Spotkanie w Hamburgu za kilka godzin, także tutaj gdzieś musimy się już powoli nastrajać i ładować te baterie. Ode mnie zapraszam Was wszystkich serdecznie do komentarza na moim kanale. Widzimy się, słyszymy o 14:30, a więc pół godziny przed pierwszym gwizdkiem, żeby odpowiednio się gdzieś przyszykować, żeby też się, powiedziałbym, tak naładować pozytywną energią, jakimiś takimi nadziejami, no i wspólnie przeżywać, miejmy nadzieję, te wielkie chwile. Koniecznie dajcie znać, jaki wynik padnie w tym meczu w Hamburgu, jakim wynikiem zakończy się pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2024, no doskonale wiemy też, że te mecze otwarcia są szalenie istotne, że dobrze się w fajny sposób przywitać. Ta historia pokazuje, że gdzieś początek bywa szalenie trudny. Pamiętam przecież doskonale słaby start Euro 2008, czy też to Euro przed 3 laty, kiedy dosyć niespodziewanie przegraliśmy już na samym początku ze Słowacją i to nam niebywale gdzieś skomplikowało grupę. Także mówię, dobry start jest kluczowy. W ciemno brałbym remis, bo zdecydowanie lepiej jest nie przegrać niż przegrać. Mówię tutaj o takiej grze, powiedziałbym, gdzieś zachowawczej i w miarę defensywnej, no ale też umówmy się szczerze, nie będziemy mieli zbyt wiele argumentów z przodu, zwłaszcza, że kontuzji nabawił się Robert Lewandowski, a także Karol Świderski. Natomiast kto wie, być może ci liderzy zagrają, być może zobaczymy któregoś z tych zawodników. Michał Probierz też no, grał gdzieś w taką swoją grę na konferencjach prasowych, mówiąc, że najtrudniejsze dla niego jest to, żeby ten skład zatrzymać w tajemnicy, żeby on nie obejrzał światła dziennego, żeby dziennikarze go błyskawicznie nie podali przed samym meczem. Natomiast ja gdzieś wychodzę z takiego założenia, że będą te trzy kontuzje, że zarówno Dawidowicz, Świderski, jak i Lewandowski nie zagrają. Natomiast kto wie, być może Michał Probierz tutaj gdzieś sprawi wielką sensację i któryś z tych zawodników będzie gotowy do gry. Tak jak powiedziałem, dajcie znać koniecznie, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Kibicujcie, oglądając ten mecz razem ze mną na moim kanale. Serdecznie Was do tego zachęcam. Zachęcam Was tak samo do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, czerwony guzik na dole. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.